Będziemy teraz dyskutować o Szymonie Hołowni, dla kogo jest zagrożeniem. No właśnie, przedstawiciele większości wszystkich partii w Sejmie są właśnie w studiu. Maciej Józefowicz, Partia Zieloni, Koalicja Obywatelska, Jarosław Sachajko, Koalicja Polska, Kukiz 15, Jan Strzeżek, Porozumienie, Zjednoczona Prawica. Jeszcze raz witam bardzo serdecznie. Szymon Hołownia powiedział, że nie marzy o polityce jako takiej, o byciu całe życie posłem czy ministrem. Funkcję, o którą chce się ubiegać, maksymalnie trwa 10 lat. Nadaje się do tego, by zacząć odbudowywać podstawowy warunek suwerenności współczesnego państwa, spójność społeczną, nie sycić się siłą, lecz budzić w ludziach ich moc, wspólnie przepracowywać lęki, lubię i umiem to robić. Tak ocenił Szymon Hołownia w czasie swojej autoprezentacji. Jak panowie z perspektywy partyjnej oceniacie tę kandydaturę? Pytam o to dlatego, bo Szymon Hołownia daje nam do zrozumienia, że chce być tutaj arbitrem pomiędzy skłóconymi partiami. A jak wy to odbieracie? Maciej Józefowicz. Szymon Hołownia do tej pory jako dziennikarz, jako aktywista zajmował się rzeczami, które są naprawdę ważne, natomiast które były pomijane przez większość polityków, może poza zielonymi pojedynczymi przypadkami w Lewicy czy w Koalicji Obywatelskiej. To jest osoba bardzo zaangażowana w walkę o prawa zwierząt, o prawa uchodźców, o politykę klimatyczną i przeciwstawianie się nadchodzącej katastrofie klimatycznej i niszczącym zmianom klimatu. Także pod tym względem, pod względem jego dotychczasowej działalności, to jest bardzo ciekawa kandydatura. Natomiast jego pierwsze wystąpienie, ogłoszenie startu w wyborach prezydenckich, było wystąpieniem na razie na poziomie bardzo ogólnym. Mieliśmy już wcześniej wielu takich kandydatów, którzy chcieli przewietrzyć scenę polityczną. Mieliśmy Ryszarda Petru, Roberta Biedronia, czy też Pawła Kukiza. Natomiast ich gwiazda wcześniej czy później przygasała. Dla osiągnięcia jakiejś pozycji politycznej, dlatego żeby ktoś stworzył siłę polityczną na trwałe obecną na scenie politycznej, potrzebne jest zaplecze, struktura, potrzebne są pieniądze, potrzebna jest organizacja, potrzebni są współpracownicy czy wolontariusze. Czy ma to teraz Szymon Hołownia? Trudno powiedzieć. Natomiast czy w Partii Zielonych jest taka możliwość, że pomyślicie sobie, ok, to jest nasz kandydat, jest taka opcja? Dyskutujemy o tym i zgadzamy się, jeśli chodzi o nasze podejście do klimatu, do ekologii, do praw zwierząt czy do polityki wobec uchodźców. Natomiast też są tematy, gdzie myślę więcej nas dzieli niż łączy. Tutaj mówimy o prawach kobiet, o naszym stosunku do przerywania ciąży czy do praw osób LGBT, do wprowadzenia ich równości czy to małżeńskiej. Ale Szymon Hołownia powiedział, że jeżeli większość parlamentarna, nawet jeżeli odeślę to do Sejmu i z powrotem mu przyślę taką ustawę, to powiedział, że nie ma innej możliwości konstytucyjnej niż podpisać wtedy taką ustawę, skoro większość parlamentarna tak zdecydowała, jeżeli chodzi o kwestię aborcji, tylko, i kwestię związków partnerskich. No tylko Szymon Hołownia tutaj bardzo ładnie powiedział o tym, że on by po prostu tę ustawę zawetował. Natomiast o tym mówi konstytucja, że jeśli Sejm odrzuci weto, to prezydent musi podpisać. Natomiast to nie zmienia faktu, że tak naprawdę Hołownia powiedział o tym, że on z taką ustawą by się nie zgodził. Jarosław Sachajko. O dwóch rzeczach chciałbym powiedzieć. Po pierwsze, jestem zadowolony, jeżeli chodzi o Koalicję Polską, z tego, że pan Szymon Hołownia startuje, bo znacząco zwiększa prawdopodobieństwo, że w drugiej turze znajdzie się Władysław Kosiniak-Kamysz. Tutaj widzę jednym głosem z Włodzimierzem Czarzastym pan mówi. A jeżeli znajdzie się w drugiej turze, to wielu politologów czy publicystów mówi, że jest to jedyny kandydat, który może wygrać z prezydentem Andrzejem Dudą. I mam nadzieję, że tak się stanie, bo ta wizja, którą ma Koalicja Polska, jest, myślę, że po prostu czymś, czego w tej chwili Polska potrzebuje. Z drugiej strony, jeżeli byśmy posłuchali tego, a ja dwukrotnie tego wysłuchałem, o czym mówił pan Szymon Hołownia, to było takie, no, dla każdego coś miłego, bez szczegółów, bez konkretów, czytane chyba z tabletu, bo nie widziałem, żeby przekładał kartki, ale było widać, że co chwilę zerkał na pulpit. Więc nie ma czegoś takiego, co właśnie ma Paweł Kukiz czy Władysław Kosiniak-Kamysz, czy prezydent Andrzej Duda, który mówi to, co mu na sercu leży, a nie ma przygotowanego tekstu,
który jest do odczytania. A czy gwiazda Pawła Kukiza przygasła, no to można byłoby podyskutować, bo w tej chwili największa partia w Polsce, czyli PSL, mówi tymi samymi postulatami, którymi mówił Paweł Kukiz 4, a właściwie 5 lat temu. Właśnie o demokratyzacji, o oddaniu społeczeństwu większej władzy. I ostatnia rzecz, bo pan próbuje sobie przypisać albo swojemu ugrupowaniu, że państwo chcą walczyć o prawa zwierząt, o klimat. To jest dokładnie to samo, co i robi Koalicja Polska, tylko to ma być rozsądnie, rozważnie i patrzeć, że tam człowiek jeszcze gdzieś występuje. Bo ja również jestem przewodniczącym zespołu parlamentarnego do spraw praw zwierząt i ochrony właścicieli zwierząt, bo nie można odcinać jednego od drugiego. No, bez właścicieli zwierząt nie będzie zwierząt. Jeżeli nie będziemy hodować tych zwierząt, to one w ogóle się nie urodzą i ich nie będzie. No, jeżeli przestaniemy spożywać mięso, to może się okazać, że część osób ma kłopoty zdrowotne. Za chwilę dam odpowiedź, ale panie pośle, jeszcze jedna kwestia, bo wspomniał pan o tym, że no, tak ładnie pan to ujął, że PSL, największa partia, zaczęła mówić językiem Pawła Kukiza, ale to nie jest tak, że Paweł Kukiz no ich przekonał do tego, tylko jedno ugrupowanie i drugie ugrupowanie stanęło pod ścianą, bo mogliście wypaść z Sejmu i dlatego się połączyliście. Oczywiście, i oczywiście, no ale polityka to jest też ta pragmatyka. To nie chodziło o to, żebyśmy... A ta największa partia, przypominam, ma na razie, nie ma takiego dużego poparcia w Sejmie. Oczywiście jest to na poziomie kilku procent, ale nie jest to, żeby jakiekolwiek zmiany wprowadzać. Mówimy o największej partii pod względem liczby członków, liczby aktywnych członków, sobie z tego to jest bardzo sobie ważne, żeby wiedzieć, że duża część społeczeństwa usłyszała, że przed wojną Wincenty Witos mówił o jednomandatowych okręgach wyborczych. Mówił o tym, że żaden nawet największy geniusz nie zapewni przyszłości ani dobrobytu państwa, może to uczynić tylko świadomy swych praw i obowiązków naród. I my cały czas o tym mówimy. Świadomy swych praw i obowiązków naród. Że to jest ten kierunek, który może zapewnić Polsce dobrobyt, a nie jakieś ideologie lewicowe czy skrajne prawicowe. Odpowiedź Maciej Józefowicz, bo został pan wywołany przez posła do tablicy. Jasne, panie pośle, sam jestem weganinem od prawie 2 lat i na razie nie umieram z głodu, nie mam problemów zdrowotnych i my nie chcemy od razu przymusowo... Natomiast przemysłowa hodowla zwierząt... Tak wysokie spożycie mięsa, jakie teraz mamy nie tylko w Polsce, ale w innych krajach świata, jest zbyt dużym obciążeniem zarówno dla naszego zdrowia, dla zasobów planety, nie mówiąc już o dobrostanie zwierząt, żeby to można było na dłuższą metę utrzymać. Ale jeszcze jedna edukacja. Ale mówienie o tym, że dieta roślinna jest na dłuższą metę zdrowsza, przyjemniejsza dla środowiska, dla planety. Ale to mówiąc waszym językiem, nie powinniśmy powiedzieć: moje ciało, moja sprawa. Nie ma pan takiego poczucia? No, to co jemy niestety nie ma wpływu tylko na nasze ciało, to co jemy nie, ma wpływ na całe nasze środowisko, panie, i na cały nasz klimat, więc to nie jest tylko nasza sprawa, no. To jest sprawa nas wszystkich. Ja słucham pana, możemy się nie zgadzać z kwestią ideowości Koalicji Obywatelskiej, możemy się spierać o aborcję, ale schabowego w niedzielę będę bronił jak niepodległość. Tutaj akurat są rzeczy, o których odpuścić nie można, ale teraz mówię serio, wracając do Szymona Hołowni, bo to o nim, od niego zaczęliśmy na Szymonie Hołowni, skończyliśmy na schabowym, co jak w jakiś sposób potoczyła się ta rozmowa, jest dość niesamowita, ale mówiąc szczerze, ja go traktuję jako naprawdę ciekawego kandydata z kilku przyczyn, dlatego że on ma zasoby, których nie ma wielu polityków, to znaczy on nie będzie miał problemu z występami medialnymi, bo jest doskonale przygotowany, on doskonale wie, jak to wygląda, będzie umiał zwrócić uwagę na rzeczy, o których wielu polityków, którzy wcześniej nie pracowali w mediach, po prostu najzwyczajniej świeci, albo nie wie, albo zapomina. Z drugiej strony ciekawe, jak dużo zebrał pieniędzy na swoją kampanię wyborczą. Powiedzmy sobie szczerze, w przypadku tak wielkiej kampanii, jaką jest prezydentka, bez zasobów finansowych, ciężko ją przeprowadzić skutecznie. Powiedział, że będzie dopiero zbierał. No to powodzenia, no myślę, że mam takie wrażenie, że
trochę on próbuje powtórzyć ten model Baracka Obamy, gdzie zbierano niewielkie datki od bardzo dużej grupy ludzi. Pytanie tylko, czy on będzie w stanie tak mocno ich porwać, nie mając sobie struktury, na sobą struktury, bo Szymon Hołownia na tę chwilę nie jest kojarzony z żadną organizacją polityczną czy społeczną. Nie jest w stanie zorganizować następnego dnia spotkania kilkaset kilometrów dalej, bo nie ma mu kto go zorganizować. No, praca bez struktur, bez wolontariuszy, robienie jakiejkolwiek kampanii jest praktycznie niemożliwe. Ale mając ten zasób pierwszy, o którym mówiłem, czyli już ta swoboda w mediach, umiejętność przemawiania publicznego, myślę, że będzie ciekawy pod jednym warunkiem, jak zbierze podpisy. Jeszcze chciałem sobie bardzo przypomnieć. No, tutaj nasunęła mi się taka jeszcze analogia, bo państwo mówią o tym, że jedzenie mięsa wpływa na inne osoby. Zabicie jakiejś osoby może wpłynąć na to, że nie odnajdziemy lekarstwa na raka i wielu innych rzeczy. Więc nie wiem, czy jest ważniejsze to, żeby dbać o to, żeby czasem więcej metanu się nie wydostało do atmosfery, niż to, żeby dbać o każde życie, bo każde życie jest niepowtarzalne. Krótka odpowiedź. O hipotezach, natomiast emisje metanu, emisje trujących substancji do ziemi czy atmosfery wywołane przez hodowlę przemysłową, to jest fakt. To już się dzieje, więc zacznijmy dbać o to, co się ma pan rację, już dzieje, nie chcę mówić gdybać, hodowli przemysłowej. Nie, to nie jest gdybanie, to nie jest gdybanie, bo pan też, myślę, że parę rzeczy pięknych w życiu zrobił, jakby pana nie było, to byłaby strata mimo wszystko dla społeczeństwa. Wracając do hodowli przemysłowej, rzeczywiście jest to wielki problem, tylko rozmawiajmy o hodowli przemysłowej, a nie o tym, żeby pozbyć się ze świata zwierząt. Stawiamy tutaj kropkę, chciałem jeszcze zapytać panów, bo wczoraj była uroczysta gala wręczenia Oldze Tokarczuk literackiej Nagrody Nobla. Co macie do powiedzenia w kwestii tego, że z jednej strony jej wykład, który był kilka dni wcześniej, mówił o pewnym jednoczeniu wspólnoty i rzeczywiście wszyscy powinniśmy się czuć dumni, że Polska właśnie jest na arenie międzynarodowej za sprawą Olgi Tokarczuk, ale z drugiej strony no, widzimy postawę Olgi Tokarczuk, która gdzieś tam jednak nas zamyka, patrząc nawet chociażby po tym prozaicznym blokowaniu na Twitterze wszystkich osób o poglądach prawicowych. No, Nagroda Nobla dla Olgi Tokarczuk to rzeczywiście wielkie osiągnięcie dla polskiej literatury, polskiej kultury, jedno z największych ostatnich lat i z tego powinniśmy się tylko cieszyć. Natomiast polityka prowadzenia jej konta na Twitterze to jest pokłosie tego, co się na Twitterze w dużej mierze dzieje. Z tego, że to jest bardzo często miejsce nienawiści, hejtu, fake newsów fabrykowanych przez wszystkie strony sporu politycznego w Polsce czy na świecie. Chciałbym, żeby Olga Tokarczuk to o tym wiedziała. Panie rektorze, no ostatnią Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury chyba 23 lata temu mieliśmy, więc to nie jest rzecz, która się dzieje często. Wielkie gratulacje. Cieszę się, że została doceniona, ale jednocześnie ona zna się na literaturze, na pisaniu tej literatury, to się komuś podoba. Z drugiej strony no nie możemy jej w jakiś sposób przedstawiać jako osobę, która mówi, jak w Polsce jest i właśnie generuje tę scenę polityczną. Bardzo źle się stało. A dlaczego nie? Właśnie ona właśnie teraz zabiera głos na fundamentalne rzeczy. Mam jedną wypowiedź Olgi Tokarczuk z 2015 roku, która zresztą jest jak najbardziej moim zdaniem aktualna, jeżeli chodzi o poglądy Olgi Tokarczuk, więc posłuchajmy i spróbujemy się do tego wszyscy odnieść. Trzeba będzie stanąć z własną historią twarzą w twarz. I tak jak mówili bardzo ładnie moi przedmówcy, spróbować napisać ją trochę od nowa i nie ukrywając tych wszystkich strasznych rzeczy, które robiliśmy jako kolonizatorzy, jako większość narodowa, która tłumiła mniejszość, jako właściciele niewolników, jako mordercy Żydów. To wszystko musimy sobie jeszcze raz odpowiedzieć, żeby zbudować siebie na nowo i znowu zdobyć jakiś rodzaj takiego poczucia zaufania do siebie i własnej godności. Myślę, że możemy się też uczyć od Niemców. Oni po wojnie zostali zmuszeni do tego, żeby naprostować swoją historię. Ale my nie możemy dalej tkwić w tych wszystkich takich sennych oparach i opowiadać sobie, jacy to byliśmy wspaniali.
Panie pośle. Panie redaktorze, no jeszcze raz powrócę. No, na historii się pani nie zna. Można rzeczywiście wyciągać różne fakty, które miały miejsce, tylko to nie można mówić o żadnym narodzie. To jest zupełnie pomieszanie z poplątaniem i to mnie boli, że osoba, która pisze składnie, ktoś to chce czytać, próbuje z siebie robić historyka i pisać na nowo historię Polski. No, Niemcy niedawno skończyły płacić reparacje za pierwszą wojnę światową. Co za przykład Niemców? Niech wypłacą reparacje za drugą wojnę światową. Ostatnie 30 sekund, Jan Strzeżek. Przede wszystkim trzeba pogratulować pani Olce Tokarczuk. To jest niewątpliwie wielka, tak jak powiedział pan z Zielonych, wielka wartość dla polskiej literatury, dla polskiej kultury. A co do jej odnoszenia się do tematów bieżących, czy do właśnie, tak jak powiedziała, pisania historii na nowo, wychodzę z założenia, że jeżeli jest dobra w pisaniu, to niekoniecznie musi być też dobrze oceniać historię. Dlatego ja jednak będę cały czas starał się oddzielać jej wypowiedzi jako osoby wypowiadając się na inne tematy, a jej twórczość literacką, która jest oceniana, jak widać, przez wszystkich bardzo, bardzo dobrze. I tu stawiamy kropkę. Maciej Józefowicz, Partia Zieloni, Koalicja Obywatelska, Jarosław Sachajko, Koalicja Polska, Kukiz 15, Jan Strzeżek, Porozumienie i Zjednoczona Prawica. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. To były gorące pytania w części, gdzie gościłem polityków, za chwilę politolodzy, zaraz będziemy oceniać właśnie kandydaturę Szymona Hołowni, a także prawybory w Platformie Obywatelskiej. Proszę zostać z nami.